Mówię do was spod gruszy, no, ale nie takiej zwyczajnej, tylko spod gruszy w Illinois, w Stanach Zjednoczonych. Czytałem sobie właśnie jeden z wersetów Księgi Przypowieści. Przeczytam i wam. 29 rozdział, werset 25. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Ludzie chcą nas zastraszyć, różnie. Ciebie, mnie procesami, groźbami śmierci i różne takie rzeczy. Twojej sytuacji do końca nie znam, ale na pewno też odczuwasz niekiedy strach. Wiesz, że twoi wrogowie czy jacyś tam inni ludzie próbują na ciebie wpłynąć, żebyś czegoś nie robił albo żebyś coś robił właśnie trochę ze strachu. I zobaczcie, Bóg ostrzega nas, że jeśli pójdziemy za tym strachem przed ludźmi, damy się, że tak powiem, zepchnąć z naszego kursu, nie będziemy robić tego, co wiemy, że powinniśmy zrobić, gdzieś się schowamy, zaprzestaniemy i tak dalej, to Bóg to opisuje jako wpadnięcie w sidła. Oni cię straszą, żebyś nie był owocny dla Jezusa Chrystusa, żebyś nie podejmował ryzyka. Ja to przeżywam, ty to przeżywasz, dlatego Bóg dał nam jasny drogowskaz. Ludzie będą grozić, ludzie będą straszyć. Sam diabeł, jak lew ryczący, chodzi wokoło, próbując nas przestraszyć. Ale my mamy broń, my mamy miejsce schronienia. Nasz Pan Jezus Chrystus. On jest naszą, jak jeden z psalmów i jedna z protestanckich pieśni z czasów Lutra, jest naszą twierdzą, naszym grodem warownym. On nas otacza i chroni przed wszelkim złem. Warto, żebyśmy pamiętali, pójdziemy za strachem, wpadniemy w sidła, nie wydamy owocu. Pójdziemy za Jezusem, w Jego ochronie, w Jego bezpieczeństwie zwyciężymy i wydamy owoc. Wybór jest prosty, Słowo Boże jest jasne.